W niedzielę 7 kwietnia odbędą się wybory samorządowe. Mieszkańcy Radomia zdecydują wtedy m.in. o tym, kto znajdzie się w Radzie Miejskiej. Zapytaliśmy Radomian, czy znają swoich radnych z okręgu numer 3. Znacie radnych Rady Miejskiej w Radomiu? Na przykład z nazwiska, czy kogoś znacie? Marcin Kaca! Tak. Marcin Kaca jest radnym osiedla Południe, ja go uwielbiam. Ostatnio był u mnie w domu, ławki postawił, tak, park. Tak, na osiedlu Południe tak samo nasywał ławek, teraz Orlika robi na 17. Naprawdę super, uwielbiam go. Ty, kto nie znam. To jest jakaś pani Małgorzata pewnie. No nie. Jaka? Teresa Skoczek. O, no to no, nie. Nie znam. Ale rozumiem, Marcin Kaca wygrywa. Tak, 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 Marcin Kaca jest naprawdę zawsze super osobą. Radomia, tak, a przede wszystkim osiedla Południe. On tej radnych Rady Miejskiej w Radomiu, okręg trzeci. Zna pan kogoś? Potrafimy kogoś rozpoznać? Tutaj jedynie tego pana znam. Kojarzę, a wiemy, jak Podlewski ma na nazwisko? Tak, Podlewski. Mhm. Mhm. I to by było na tyle z tych wszystkich. A brał pan na przykład kiedyś udział w sesji Rady Miejskiej? Nie. Nie brałem. A wie pan, że pan może? No mogę, ale że tak powiem, trzymam się z dala od polityki jakiejkolwiek, bo nie interesuje mnie to zbyt. Ale udział w wyborach pan bierze? Brałem udział w wyborach, ale aczkolwiek nie jestem zadowolony z tego, jaki wynik jest i w ogóle kto by nie rządził, to i tak niestety w Polsce dzieje się, jak się dzieje. Potrafią państwo kogoś rozpoznać? No niestety nikogo tutaj z tej szóstki nie rozpoznaję. A była pani na przykład kiedyś na sesji Rady Miejskiej? Chyba nie. Ale wie pani, że jest taka opcja, że można. Tak, można. To można. Chętnie pójdę, jak będzie taka możliwość. Potrafią państwo kogoś rozpoznać? Okręg numer 3 to jest od nas. Tak, Borki między innymi też. No to jest to tam... nie jest pan Kaca. Kaca, tak, pan Kaca. To jest jedyna osoba, którą tak od razu rozpoznałam. A tutaj to będzie ten Jańszewski? Staszewski. Powiem szczerze, że więcej nie będę... A to będzie ten Podlewski. Strzelać w ciemno. Tak, no Łukasz, widzisz, Podlewski. To już dla ciebie więcej punktów. Takie szybkie pytanie. Mam tutaj radnych Rady Miejskiej w Radomiu, okręg numer 3. Potrafi pan kogoś poznać? Nie. A bierze pan udział w wyborach samorządowych? Nie. Przepraszam, ale naprawdę nie znam nikogo. Dobrze, dziękujemy bardzo. Mam tutaj radnych Rady Miejskiej w Radomiu, okręg trzeci, czyli stąd. Poznajecie państwo kogoś? No nie. A czy to nie jest pan Kaca? Tak, Marcin Kaca. Tak, tak. Dokładnie tak. A byliście państwo kiedyś na przykład na sesji Rady Miejskiej? Nie. Ale wiecie państwo, że można. No, ale nie byliśmy nigdy. Oj, nie znamy. Ale w wyborach bierze pani udział. Tak, oczywiście. Ja mam tutaj radnych Proszę Rady mi Miejskiej. Pokazać. Okręg trzeci. Potrafi pani, pan kogoś rozpoznać? Zaraz przygląd. Tego widziałem na plakacie gdzieś. Łukasz? Nazwiska nie Podlewski. Pomnę. O tak, Podlewski, dokładnie. Tak. Tego pana nie znam, ale nie macie tutaj radnego, mój znajomy zresztą, Kaca. Jest. Marcin Kaca i Marcin Robert Kaca. Och, to on się tak zmienił? Tak, teraz tak wygląda. A ja w zeszłym roku jeszcze z nim rozmawiałem. O proszę. Czyli kontakt z radnymi jest? Słucham? Kontakt z radnymi jest. Nie, dzwoniłem do niego, ale teraz nie odbiera telefonów. To przekażemy, żeby odebrał. No właśnie.